Przed wjazdem do niektórych miast pod tablicą z nazwą miasta lub tablicą informującą o terenie zabudowanym, pojawiły się tabliczki miasto monitorowane. O co tu chodzi? Tak naprawdę te tablice informacyjne, które są umieszczane właśnie przy wjeździe do miejscowości, do miast, stanowią tak naprawdę metodę realizacji obowiązku informacyjnego. Który pokazuje, że administratorem danych jest właśnie dana gmina, czy która, na, na, na terenie której znajduje się ta miejscowość, czy to miasto. I wjeżdżając do takiego właśnie miasta, gdzie mamy tą tabliczkę miasto monitorowane, możemy być pewni, że znajduje się bliżej nieokreślona liczba kamer, które nas po prostu filmują. Czy to przejeżdżając, czy jeżeli na przykład wysiądziemy na rynku i będziemy sobie spacerować, to oczywiście też takie kamery na pewno zobaczymy. No ale mm, czy taki moni monitoring jest zgodny z prawem, czy umieszczanie tych kamer jest zgodne z prawem, bo przecież to już taki trochę Big Brother? Możemy tak rzeczywiście myśleć, że jesteśmy już wszędzie monitorowani, że jest to pewnego rodzaju Big Brother. Natomiast dopiero w 2019 roku. Pakiet doprecyzowujący stosowanie przepisów RODO również znowelizował ustawę o samorządzie gminnym. No i w artykule 9a, jakby pojawiła się ta przesłanka, która legalizuje przetwarzanie danych przez gminy, właśnie stosując monitoring wizyjny w tym obszarze publicznym. Okej, okay. kamery stacjonarne. A co yy, z kamerami, yy, z takimi kamerkami, które potem będą dostępne, obraz potem będzie dostępny w internecie. Kamerki internetowe. No ja te sami korzystam przecież z tych kamer wybierając się gdzieś na wakacje. Lubimy je. Żeby zobaczyć, jaka jest tam pogoda albo jak w ogóle wygląda gdzieś tam plaża, powiedzmy. Yy, no tu jest troszeczkę inna sytuacja. Tu, oczywiście, te kamerki w internecie, które wyświetlają obraz. Wchodząc na stronę internetową, jakby tutaj nikt nie ma obowiązku realizowania artykułu 13, ponieważ nie my jesteśmy na tym, na tym zapisie, w tym obrazie widoczni. My tylko wchodzimy na stronę. To zupełnie inna bajka i zupełnie inne dane osobowe. Natomiast rzeczywiście podmioty, które takie kamery montują i je, e, obraz z nich potem publikują w sieci internet, powinny przed wejściem na teren objęty monitoringiem oczywiście taką klauzulę informacyjną umieścić. Ale jak doskonale wiemy, e, na przykład z naszych e, z naszych lokalnych kamer gdzieś tam na Mazurach, e, Wszyscy uważają, że to nie jest nic takiego. równie dobrze można siedzieć na krześle i oglądać sobie przechodzących ludzi. Natomiast no, my możemy oglądać przechodzących ludzi, ale trzeba pamiętać o tym, że ten zapis monitoringu, czy w ogóle obraz na żywo, który jest transmitowany, może zostać zapisany, może zostać przetworzony, wykorzystany, wykorzystany. te y, wizerunki, które pojawiają się osób, mogą zostać za pomocą przeglądarek internetowych, również te osoby wyszukiwane. Więc jest to nic innego jak już przetwarzanie danych osobowych, niekonkretnie w celach takich typowo domowych, które zwalniałyby z przepisów RODO. Okej, okay. a co z przekazaniem informacji wynikających z artykułu 13 RODO? No, rzeczywiście, sam artykuł 13, jak pamiętasz, zawiera no, dosyć dużo informacji, które powinniśmy e, przekazać osobie, której dane dotyczą. Ale nigdy nie widziałem na żadnej takiej tablicy informacyjnej przywieźć do miasta, żeby pojawiły się te wszystkie Zapisy, wszystkie informacje, począwszy od tego, kto jest administratorem danych, kto jest inspektorem, jak można się skontaktować, jakie są nasze prawa, w jakim celu jest przetwarzany zapis monitoringu, czy te dane są gdzieś tam poza obszar EOG przekazywane. Zatem, no jakby, z jednej strony jest to zrozumiałe, że nie ma takich dużych obowiązków informacyjnych, bo nie wyobrażam sobie, że jadąc, Jakąś, powiedzmy, krajówką, wszyscy będą zatrzymywać się i czytać długi obowiązek informacyjny. Jak wiemy, niektórzy potrafią taki obowiązek informacyjny rozciągnąć rozbudować, rozbudować na dwie, trzy strony, a cztery to co najmniej. Także tutaj chyba najpierw byśmy zobaczyli wielkie tablice informacyjne. A potem dopiero e, zauważylibyśmy nazwę miasta, do którego wjeżdżamy, czyli byłaby to pewnego rodzaju paranoja. Natomiast, oczywiście, z drugiej strony nie można powiedzieć, że jest to głupie i tego nie będziemy realizować zgodnie z przepisami prawa, ale warto chyba byłoby, żeby przy takiej tablicy informacyjnej pojawił się kod QR. Mhm. Nawet jadąc, e, można byłoby taki kod QR sfotografować i sobie po prostu. A potem odczytać, jeżeli nas naprawdę by to interesowało, albo potrzebowalibyśmy kon znaleźć kontakt z administratorem danych, żeby e, poprosić o zabezpieczenie materiału z jakiejś kamery, hmm. bo na przykład no, coś się stało gdzieś tam czy na ulicy, czy, e, czy gdziekolwiek indziej. Ale jeżeli tego my nie zrobimy, no to musimy pamiętać o tym, że e, ten, e, ta, ta informacja jest doskonale znana na przykład organom ścigania. Więc jeżeli mamy jakieś zdarzenie, które wymagałoby pomocy, no to już policja będzie wiedziała, do kogo się zgłosi, żeby taki zapis monitoringu otrzymać. No też musimy jakby pamiętać o tym, że przepis szczegółowy, czyli ustawa o samorządzie gminnym nie wskazuje na jakieś konkretne rozwiązanie, ale może warto byłoby przy okazji jakiejś nowelizacji wprowadzić zapis, który by zobowiązywał gminę do tego, żeby na stronie internetowej taki obowiązek informacyjny pojawił się, pojawił się dotyczący monitoringu. A ja chciałam powiedzieć o tym, że zapomniałam jak się nazywa ten dokument, który dostajemy co miesiąc z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuletyn. Biuletyn, biuletyn prezesa. A propos obowiązku informacyjnego i generalnie skarg, które wpływają do urzędu, gdzieś tam dalej ten punkt, ten. Jakby na no, no punkt, czy tam cała, ca, ca, cały ten obowiązek informacyjny jest słabym punktem, bo generalnie bardzo dużo skarg jest generowanych z powodu, jak gdyby jego braku, mimo że RODO obowiązuje od tylu, tylu lat. I myślę, że to, co właśnie teraz mówisz, czyli jakby podsumowanie ostatnich skarg, które wpłynęły do prezesa, będzie świetnym tematem no. na nasze kolejne rozważania tuż przed kawą. Jasne, teraz idziemy na kawę. Idziemy na kawę.